Rozdział drugi. W tej samej sali wieczorem siedział za stołem stary Zygfryd de Lowe, który po Wójcie Danweldzie objął tymczasem zarząd Szczytna, a obok niego brat Rodgier, rycerz de Bergow, dawny jeniec Juranda i dwaj szlachetni młodzieńcy, nowicjusze, którzy wkrótce przywdziać mieli białe płaszcze. Wicher zimowy wył za oknami, wstrząsał ołowiane osady okien, Chwiał płomieniem pochodni palących się w żelaznych kunach, a kiedy niekiedy wypychał z komina kłęby dymu na salę. Między braćmi, chociaż zebrali się na naradę, panowała cisza, albowiem czekali na słowo Zygfryda. ów zaś wsparłszy łokcie na stole i splutłszy dłonie na siwej, pochylonej głowie, siedział posępny, z twarzą w cieniu i z ponurymi myślami w duszy. Nad czym mamy radzić? spytał wreszcie brat Rotgier. Zygfryd podniósł głowę, popatrzył na mówiącego i, zbudziwszy się z zamyślenia, rzekł — Nad klęską, nad tym, co powie mistrz i kapituła, i nad tym, by z naszych uczynków nie wynikła szkoda dla zakonu. Po czym umilkł znów, lecz po chwili rozejrzał się na oku i poruszył nozdrzami. — Tu czuć jeszcze krew. — Nie, komturze — odpowiedział Rodgier. — Kazałem zmyć podłogę i wykadzić siarką. Tu czuć siarkę. Azykril spojrzał dziwnym wzrokiem po obecnych i rzekł: Zmiłuj się, duchu światłości, nad duszą brata Danwelda i brata Gotfryda. Oni zaś zrozumieli, że wzywał miłosierdzia Boskiego nad tymi duszami i że wzywał dlatego, iż po wzmiance o siarce przyszło mu na myśl piekło. Więc dreszcz przebiegł im przez kości i odrzekli wszyscy naraz: Amen, Amen, Amen. Przez chwilę znów było słychać wycie wiatru i drganie osad okiennych. — Gdzie ciało komtura i brata Gotfryda? spytał starzec. — W kaplicy. Księża śpiewają, nad nim litanie. — W trumnach już? — W trumnach. Jeno komtur głowę ma zakrytą, bo i czaszka, i twarz zmiażdżone. — Gdzie inne trupy? — I ranni. — Trupy na śniegu, aby zesztywniały, zanim porobią trumny, a ranni opatrzeni już w szpitalu zykryt splutuł wtórnie dłonie nad głową. I to jeden człowiek uczynił. Duchu Światłości miej w swojej pieczy zakon, gdy przyjdzie do wielkiej wojny z tym wilczym plemieniem. Na to Rodgier podniósł wzrok w górę, jakby coś sobie przypominając i rzekł. Słyszałem pod Wilnem, jako wójt Sambijski mówił bratu swemu mistrzowi. Jeśli nie uczynisz wielkiej wojny i nie wytracisz ich tak, aby i imię nie zostało tedy biada nam i naszemu narodowi. Daj Bóg takową wojnę i spotkanie z nimi rzekł jeden ze szlachetnych nowicjuszów. Zygfryd spojrzał na niego przeciągle, jak gdyby miał ochotę powiedzieć: mogłeś dziś spotkać się z jednym z nich, lecz widząc drobną i młodą postać nowicjusza, a może wspomniawszy, że i sam, choć sławiąc odwagi, nie chciał iść na pewną zgubę, zaniechał wymówki i zapytał który z was widział Juranda ja odrzekł Bergow żyje żyje leży w tej samej sieci w którąśmy go złapali gdy się ocknął chcieli go knechci dobić ale kapelan nie pozwolił dobić nie można człek to znaczny między swymi i byłby krzyk okrutny odparł Zygfryd niepodobna też będzie ukryć tego co zaszło gdyż zbyt wielu było świadków jako więc mamy mówić i co czynić spytał Rodgier Zygfryd zamyślił się i wreszcie tak rzekł. Wy, szlachetny grafie de Bergow jedźcie do Malborga do mistrza. Jęczeliście w niewoli u Juranda i jesteście gościem zakonu, więc jako gościowi, który niekoniecznie potrzebuje mówić na stronę zakonników, tym snadniej wam uwierzą. Mówcie prze to, coście widzieli. Że Danwelt odbiwszy pogranicznym młodszykom jakowość dziewczyny, i myśląc, że to dziewka jurandował, dał znać o tym Jurandowi, którym też przybył do Szczytna, i co się stało dalej, sami wiecie. Wybaczcie, pobożny komturze, rzekł Dobergow, Ciężką niewolę znosiłem w Spychowie, i jako gość wasz radbym zawsze świadczył za wami, ale dla pokoju sumienia mego powiedzcie mi, Zali nie było prawdziwej Jurandówny w Szczytnie i Zali zdrada Danwelda doprowadziła do szału strasznego jej rodzica. Zygfryd zawahał się przez chwilę z odpowiedzią. W naturze jego leżała głęboka nienawiść do polskiego plemienia, leżało okrucieństwo, którym nawet Danwelda przewyższał, i drapieżność, gdy chodziło o zakon, i pycha i chciwość, ale nie było w nim zamiłowania do niskich wykrętów. Największą też goryczą i zgryzotą życia jego było, że w ostatnich czasach sprawy zakonne przez niekarność i swawole ułożyły się w ten sposób, że wyklęty stały się jednym z najwalniejszych i nieodzownych już środków zakonnego życia. Przeto pytanie Debergowo poruszyło w nim tę najboleśniejszą stronę duszy i dopiero po długiej chwili milczenia rzekł. „Danwel stoi przed Bogiem i Bóg go sądzi, a wy, grafie – jeśli was zapytają o domysły, Tedy mówcie, co chcecie. Jeśli zaś o to, co widziały oczy wasze, Tedy powiedzcie, Iż nim splątaliśmy siecią Wściekłego męża, Widzieliście dziewięciu trupów, Prócz rannych na tej podłodze, A między nimi trup Danwelda, Brata Gotfryda, Von Brachta i Huga, I dwóch szlachetnych młodzianów. Boże, daj im wieczny odpoczynek. Amen. Amen, amen, powtórzyli znów nowicjusze. I mówcie także, dodał Zygfryd, że jakkolwiek Danweld chciał przycisnąć nieprzyjaciela zakonu, nikt tu jednak pierwszy miecza na Juranda nie wydobył. Będę mówił jeno to, co widziały oczy moje, odrzekł De Bergow. Przed północą zaś bądźcie w kaplicy, gdzie i my przyjdziemy modlić się za dusze zmarłych, odpowiedział Zygfryd. I wyciągnął do niego rękę. Zarazem na znak podzięki i pożegnania, albowiem pragnął do dalszej narady pozostać tylko z bratem Rodgierem, którego miłował jak źrenice oka, jak tylko ojciec mógł miłować jedynego syna. W zakonie czyniono nawet z powodu tej niezmiernej miłości różne przypuszczenia, ale nikt nic dobrze nie wiedział, zwłaszcza rycerz, którego Rodger uważał za ojca, żył jeszcze na swym zameczku w Niemczech i nie wypierał się tego syna nigdy. Jakoż po odejściu Bergowa, Zygfryd wyprawił również i dwóch nowicjuszów pod pozorem, aby dopilnowali roboty trumien dla pobitych przez Juranda prostych knechtów, a gdy drzwi zamknęły się za nimi, zwrócił się żywo do Rodgiera i rzekł — Słuchaj, co ci powiem. Jedna jest tylko rada, aby żadna żywa dusza nie dowiedziała się nigdy, że prawdziwa Jurandówna była u nas. — Nie będzie to trudno — Odrzekł Rodgier, gdyż o tym, że ona tu jest, nie wiedział nikt, prócz Danwelda, Gottfryda, nas, dwóch i tej służki zakonnej, której, która jej dozoruje. Ludzi, którzy ją przywieźli z leśnego dworca, kazał Dan, Danweld popoić i powiesić. Byli tacy w załodze, którzy się czegoś domyślali, ale tym pomieszała w głowie owa niedojda, i sami nie wiedzą teraz, czy stała się pomyłka z naszej strony, czy też jakiś czarownik naprawdę przemienił Jurandówne. To dobrze, rzekł Zygwyt. Ja zaś myślałem, szlachetny konturze, czyby, ponieważ Danwelt nie żyje, nie zwalić na niego całej winy. I przyznać się przed całym światem, żeśmy w czasie pokoju i układów z księciem Mazowieckim porwali z jego dworu wychowankę księżny i ulubioną jej dwórkę nie, to nie może być. Na dworze widziano nas razem z Danweldem, i wielki szpitalnik jego krewny wie, i żeśmy przedsiębrali zawsze wszystko razem, gdy oskarżym Danwelda zechce się mścić za jego pamięć. Raćmy nad tym, rzekł Rotkier. raćmy i znajdźmy dobrą radę, bo inaczej biada nam. Gdyby Jurandówne oddać, to ona sama powie. Żeśmy nie od zbójów nią odebrali, jedno że ludzie, którzy ją pochwycili, zawiedli ją wprost do szczytna. Tak jest. I nie tylko o odpowiedzialność mi chodzi. Będzie się książę skarżył Królowi Polskiemu i wysłańcy ich nie umieszkają krzyczeć na wszystkich dworach, na nasze gwałty, na naszą zdradę, na naszą zbrodnię. Ile może być z tego szkody dla zakonu? Sam Mistrz, gdyby wiedział prawdę, powinien rozkazać nam ukryć tę dziewkę. A czy i tak, gdy ona. Przepadnie nie będą oskarżali nas? Zapytał Rodgier. Nie. Brat Danweil był człowiekiem przebiegłym. Czy pamiętasz, że postawił warunek Jurandowi, aby nie tylko sam stawił się w szczytnie, ale przedtem ogłosił i do księcia napisał, że jedzie córk od zbójów wykupywać i wie, że nie ma jej u nas? Ha, prawda. Ale jakże usprawiedliwym w takim razie to, co stało się w Szczytnie? Powiemy, że wiedząc, że Jurand szuka dziecka, a odjąwszy z bują jakowąś dziewkę, która nie umiała powiedzieć, kto jest, daliśmy znać o tym Jurandowi, myśląc, że to być może jego córka. zaś, przybywszy, wpadł na widok tej dziewski w szaleństwo i opętan przez złego ducha rozlał tyle krwi niewinnej, że jej nie jedna potyczka więcej nie kosztuje. — Zaprawdę, — odrzekł Rodgier, — mówi przez was rozum i doświadczenie wieku. Złe uczynki Danwelda, choćbyśmy na niego tylko winę zwalili, zawsze by poszły na karb zakonu, zatem na karb nas wszystkich kapituły i samego mistrza. Tak zaś wykaże się nasza niewinność, wszystko zaś spadnie na Juranda, na złość polską i związki ich z piekielnymi mocami. I niech nas sądzi wówczas kto chce papież czy cesarz rzymski. Tak? Nastała chwila milczenia, po czym brat Rodgiew spytał. Więc co uczynim z Jurandówną. My Dajcie ją mnie. A Zygfryd popatrzył na niego i odpowiedział. Nie, słuchaj, młody bracie. Gdy chodzi o zakon, nie folgujcie mężowi, ni nie ale nie folgujcie i sobie. Danwelda dosięgła ręka boża, bo nie tylko chciał pomścić krzywdy zakonu, ale i własnym chuciom dogodzić. Źle mnie sądzicie, rzekł Rodgier. Nie folgujcie sobie! przerwał mu Zygfryd. Bo zniewieźcie w was ciała i dusze, i kolano tamtego twardego plemienia przyciśnie kiedyś pieś waszą tak, iż nie powstaniecie więcej. I po raz trzeci wsparł posępną, posępną głowę na ręku, ale widocznie rozmawiał tylko z własnym sumieniem i o sobie tylko myślał, gdyż po chwili rzekł: I na mnie dużo ciąży krwi ludzkiej, dużo bólu, dużo łez. I ja, gdy chodziło o zakon, i gdym widział, że samą siłą nie wskuram. Nie wahałem się szukać innych dróg, ale gdy stanę przed tym Panem, którego czczę i miłuję, rzeknę mu, to uczyniłem dla zakonu, a dla siebie wybrałem jeno cierpienie. Po czym chwycił rękoma skronie, a głowę i oczy podniósł w górę i zawołał, Wyrzeczcie się rozkoszy i rozpusty. Zatwardzijcie wasze ciała i serca, gdyż oto widzę białość orłowych piór na powietrzu i szpony orła. Czerwone od krwi krzyżackiej. Dalsze słowa przerwało mu uderzenie wichru tak straszne, że jedno okno w górze nad galerią otworzyło się z trzaskiem, a cała sala napełniła się wyciem, poświstem, zawiei oraz płatkami śniegu. W imię ducha światłości zła ta noc, rzekł Stary Krzyżak. Noc moczty nieczystych, odrzekł Rodgier. Ale dlaczego, panie, zamiast w imię Boga. — Mówicie w imię Ducha Światłości. — Duch Światłości to Bóg — odparł starzec, po czym, jakby chcąc odwrócić rozmowę, spytał — A przy ciele Danwelda są księża? — Są. — Boże, bądź mu miłościw. I umilkli obaj, po czym Rodgier przywołał pachołków, którym rozkazał zamknąć okno i objaśnić pochodnia, gdy poszli precz, znów zapytał — Co uczynicie z Jurandówną? Weźmiecie ją stąd, do Innsburka? Wezmę ją do Innsburka i uczynię z nią to, czego dobro zakonu wymagać będzie. Ja za się co mam czynić? Masz li w duszy odwagę? Cóżem takiego uczynił, abyście mieli o tym wątpić? Nie wątpię, bo cię znam, ale za twoje męstwo miłuję cię więcej niż kogokolwiek w świecie. Wtedy jedź na dwór księcia Mazowieckiego i opowiedz mu wszystko, co się tu stało, tak, jakieśmy między sobą ułożyli. Mogęż się na pewną zgubę narażać? Jeśli twa zguba wyjdzie na chwałę krzyża i zakonu, to powinieneś. Ale nie, nie czeka cię zguba. Oni gościowi krzywdy nie czynią. Chyba bycie kto chciał pozwać, jako uczyniłów młody rycerz, który nas wszystkich pozwał. On lub kto inny, lecz to przecie straszne. Daj to, Bóg. Mogą mnie jednak chwycić i do podziemi wtrącić. Nie uczynią tego. Pamiętaj, że jest list jurandowy do księcia. A ty pojedziesz prócz tego skarżyć na Juranda. Opowiesz wiernie, co uczynił w Szczytnie i muszą ci uwierzyć. Oto pierwsi daliśmy mu znać, że jest jakaś dziewka. Pierwsi zaprosiliśmy go, by przybył i obaczył ją. A on przyjechał, oszalał, komtura zabił, ludzi nam powytracał. Tak będziesz mówił. A oni cóż ci na to powiedzą? Już ci śmierć Danwelda rozgłosi się po całym Mazowszu. Wobec tego zaniechają skarg. Jurandówny będą oczywiście szukali, ale skoro sam Jurand pisał, że nie u nas jest, więc nie na nas spadnie posąd. Trzeba nadrobić odwagą i pozamykać im paszczęki, bo i to także pomyślą, że gdybyśmy byli winni, nikt z nas nie odważyłby się przyjechać. A prawda? Po pogrzebie Danwelda wyruszę zaraz w drogę. Niech Cię Bóg błogosławi, synaczku! Gdy wszystko uczynim jak należy, wtedy nie tylko nie zatrzymają cię, ale muszą się wyprzeć juranda, abyśmy zaś nie mogli rzec o to, jak oni z nami postępują. I tak trzeba będzie skarżyć na wszystkich dworach. Wielki szpitalnik dopilnuje tego i dla dobra zakonu, i jako krewny Danwelda. Ba, ale gdyby ten diabeł Spychowski wyżył i odzyskał wolność. A Zygfryd począł patrzeć posępnie przed siebie – Następnie zaś odpowiedział zwolna i dobitnie. Choćby odzyskał wolność, nigdy on nie wypowie jednego słowa skargi na zakon. Poczuł ją jeszcze nauczać Rodgiera, co ma mówić i czego żądać na mazowieckim dworze.